jak otworzyć swój własny biznes pracując na etacie i nie rezygnując z etatu. O tym w dzisiejszej Biznesmanii. Zapraszam. A więc co zrobić, żeby zacząć biznes, zacząć angażować się w biznes, uruchomić jakiś biznes, ale nie rezygnować z swojej pracy? Tylko 4% przedsiębiorców, nowych przedsiębiorców, otwierających nowe biznesy jest w stanie przetrwać na rynku przez pierwsze 5 lat. Ponieważ robią to w niewłaściwy sposób, nie mając odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, informacji i robią to po prostu w niewłaściwy sposób. Więc dzisiaj powiem o tym, co można zrobić, w jaki sposób podejść do całego tematu biznesu, kiedy pracujesz na etacie, nie chcesz zrezygnować na tą chwilę z etatu, może kiedyś w przyszłości, o tym też będę mówił, ale na tą chwilę chcesz dalej pracować, chcesz dalej mieć gwarantowany dochód, ale chcesz być przedsiębiorcą, chcesz angażować się w biznes, chcesz uczyć się biznesu, jakie podjąć kroki, co należy zrobić i w co tak naprawdę możesz się zaangażować. W jaką branżę, czy jest jakiś konkretny temat, który możesz rozwijać jeszcze pracując na etacie, robiąc to przez jakiś okres czasu. Dzisiaj właśnie o tym w dzisiejszym odcinku Biznesmani. Więc jak zacząć biznes pracując na etacie? Przede wszystkim pierwszy element, który chcesz zweryfikować, sprawdzić, czy to, co chcesz robić równolegle przy pracy na etacie, nie będzie konfliktem interesów z Twoją firmą, w której teraz pracujesz. I tutaj będzie wymagana komunikacja, wiem, że czasami rozmowa o tym, może to będzie trudna rozmowa dla Ciebie, ponieważ chcesz powiedzieć swojemu przełożonemu, szefowi, że chcesz również angażować się w jakiś tam inny temat, na którym będziesz zarabiał. Oczywiście nie powinno być to konfliktem interesów z tą firmą, więc chcesz się o tym komunikować, chcesz o tym porozmawiać, aby ustalić jakieś zasady, tak? To jest bardzo ważne, ponieważ nie chcesz mieć jakiejś niespodzianki, że po jakimś okresie czasu tobie się wydaje, że tutaj nie ma żadnego konfliktu interesów, ale twój szef przełożony przyjdzie i złoży ci wypowiedzenie, ponieważ o tym po prostu nie wie. To jest bardzo ważne, żeby z daną firmą ustalić jakieś zasady i warunki. Natomiast na przykład, jeżeli jesteś zaangażowany w branżę budowlaną, powiedzmy i chcesz, nie wiem, sprzedawać jakiś produkt, może nie wiem, buty na internecie poza godzinami pracy, no to nie ma żadnego konfliktu interesów, w ogóle Ci to jakokolwiek nie koliduje z obecną pracą, nikt z tym nie będzie miał problemu, ale pewnie dobrze jest, żeby Twój przełożony menadżer, szef o takim czymś wiedział, że jesteś ambitny, to też podniesie pewnie Twój ranking, jesteś ambitny, chcesz zarabiać, chcesz się rozwijać, również rozwijać się biznesowo, ponieważ zawsze tacy ludzie w biznesie, w firmie są cenieni. Ci, którzy chcą się rozwijać, są ambitni i po prostu mają plany jakieś na siebie długofalowe. Ale na przykład, jeżeli w tej samej branży budowlanej sprzedawałbyś usługi może innej jakiejś firmy budowlanej po godzinach, i zarabiał prowizję z tego, to może być konfliktem interesów, tak? I Twój przełożony, Twój szef, firma mogłaby mieć z tym problem. I o tym należałoby wcześniej porozmawiać, ustalić jakieś zasady, więc sprawdź, czy to, co będziesz robił, nie będzie konfliktem interesów z daną, z obecną firmą, z którą współpracujesz. Teraz, taki jak dla mnie najważniejszy element w biznesie, ogólnie tym bardziej, kiedy jesteś młodym przedsiębiorcą, i to na samym początku nie będzie jako tako biznes, będzie to samozatrudnienie, ale już będzie to pierwszy krok, który wykonasz w stronę przedsiębiorczości, w stronę biznesu. Nie będziesz miał jeszcze zatrudnionych ludzi, jakiejś dużej infrastruktury, dużej ilości procesów, ale będziesz zaczynał. I najważniejszym elementem dla mnie jest sprzedaż. Musisz potrafić sprzedawać. Żeby zarobić, musisz sprzedać. Musisz znaleźć osobę, która coś od Ciebie kupi i Ty zarobisz na tej transakcji. Na razie nie wspominajmy tutaj o produkcie czy usłudze, którą będziesz sprzedawał, za chwilę do tego dojdę. Natomiast będziesz musiał sprzedać to. Znaleźć kupca, sprzedać. Więc musisz po prostu zacząć sprzedawać, musisz nauczyć się sprzedawać. I im lepiej sprzedajesz, skutecznie sprzedajesz, tym więcej zarobisz. I tym będziesz skutecznie prowadził swój biznes. Ja ogólnie swoją karierę budowałem w sprzedaży i robiłem to przez dosłownie kilkanaście lat, zanim otworzyłem swój własny biznes. I to był główny element, dlaczego tak naprawdę mój biznes później, czy każdy kolejny, który uruchamiałem, dobrze sobie radził, ponieważ mam wiedzę, dosyć obszerną wiedzę o sprzedaży i mam w tym też doświadczenie, więc tak też buduję
poszczególne biznesy z mocnymi strukturami sprzedażowymi. Więc sprzedaż jest to podstawa, aby przetrwać w biznesie. Mimo tego, że jesteś świetnym ekspertem, coś będziesz robił dobrze, jeżeli nie potrafisz tego sprzedać, nie przetrwasz. Tak to po prostu działa. I teraz ucząc się sprzedaży, wiesz, jesteś świadomy, wiesz, że musisz nauczyć się sprzedaży, teraz wybierzesz produkt lub usługę, którą chcesz sprzedawać. Może być to miks różnych produktów. Możliwe, że kupisz produkt online, nie wiem, ściągniesz go, nie wiem, z Chin, kupisz go na internecie, znajdziesz producenta, znajdziesz firmę, co coś sprzedaje i będziesz to sprzedawał dalej. Możesz to zrobić kupując to od nich i sprzedając to z marżą, lub możesz to zrobić nie kupując to od tej firmy, ale będąc dogadany na odpowiednich zasadach i ta sprzedaż będzie przepływała tylko przez Ciebie. Tak zwany, może być to tak zwany dropship, czyli przekierowujesz ruch i tę transakcję przez, nie wiem, swoją stronę internetową, przez swoje media społecznościowe lub ogólnie jesteś takim jakby pośrednikiem tej całej transakcji, czyli czy to jest produkt, czy to jest usługa. Może być to usługa. Wybierzesz firmę, która ma świetne produkty i świetną usługę i którą chcesz sprzedawać i wiesz, że na tym zarobisz. Możliwe, że na tą chwilę, na samym początku nie jest to twoja wymarzona branża. To jest wymarzone produkty, które chciałbyś przez całe życie sprzedawać albo sprzedawać je przez najbliższe kilka lat. Możliwe, że tak nie jest i bardzo często tak nie jest. Natomiast wiesz, że na tym zarobisz. Sprzedasz te produkty, sprzedasz tą usługę z marżą, zarobisz. Jest na to popyt, jesteś w stanie bardzo szybko znaleźć na to kupca i zarabiasz. Produkt, usługa. I możesz to robić offline lub online. Czyli offline jesteś tak zwanym pośrednikiem, po godzinach pracy czy w weekendy po prostu sprzedajesz. Masz produkt czy usługę, sprzedajesz. Znajdujesz zainteresowanych, kupca, sprzedajesz. Możliwe, że kupujesz za swoich własnych środków, sprzedajesz to dalej, zarabiasz na tym, na jakiejś tam marży i to jest Twój zarobek. Robisz to wśród swoich znajomych, następnie ich znajomych. Robiąc to offline, jest to taka to trochę manualna praca. Ty sam musisz się w to zaangażować, nie masz na razie zespołu, nie masz na razie żadnych innych sprzedawców, sam sprzedajesz, więc wykorzystujesz ten czas po pracy czy weekendy na to, żeby sprzedać ten produkt. Robiąc to online, możesz do tego użyć narzędzia. To jest bardziej popularne i naprawdę, jeżeli teraz chcesz wejść w biznes, zacząć się czegoś uczyć, to polecam tak naprawdę zaangażować się w sprzedaż internetową. Ponieważ tu jesteś w stanie, nawet będąc samodzielny, działając samodzielnie, jesteś w stanie skalować biznes. I ta sprzedaż może być później mnożona z wielu różnych źródeł, nawet nie zatrudniając zespołu. Więc działałoby to również podobnie. Masz produkt, masz usługę, którą przepuścisz przez, możliwe, że swoją stronę internetową, zrobisz podstawową stronę internetową, taką jednostronną. Są tam informacje odnośnie produktu, usług, które sprzedajesz i coraz więcej osób widzi Twoją reklamę, Twoją stronę, media społecznościowe, czy to jest płatna reklama, cokolwiek i korzysta z usług, kupuje online, płaci online i tak naprawdę Ty sprzedajesz te produkty, usługi innych firm. To nie są Twoje produkty, nie są Twoje usługi, innych firm. Znajdujesz takie firmy, które świadczą dobre usługi, na których możesz dobrze zarobić, lub produkty i sprzedajesz produkty, usługi tych firm. Przepuszczasz je po prostu przez siebie. Możesz też to zrobić offline i online. Czyli częściowo docierasz do ludzi, rozmawiasz z nimi, umawiasz spotkania, angażujesz się w sprzedaż, uczysz się w tym samym czasie sprzedaży i również robisz to online. Poprzez media społecznościowe, poprzez stronę internetową, poprzez sprzedaż na Allegro, poprzez sprzedaż na Amazonie. Wiecie, Amazon wchodzi do Polski. Ile osób zarabia potężne pieniądze na Amazonie, ilu multimilionerów stworzył sam Amazon, naprawdę sprzedając wszystko. Wszystko. Wystarczy nauczyć się, jak działa sprzedaż na poszczególnych platformach, używając poszczególnych narzędzi, je po prostu cały czas używać, uczyć się tego cały czas, rozwijać się w tym, no i spędzać na tym trochę czasu, codziennie trochę czasu. Po pracy spędzam na to czas, weekendy spędzam czas. Więc mogę to robić online, offline. Co
powoduje, że nie mam tak naprawdę żadnych kosztów biznesu. Praktycznie nie mam żadnych kosztów. Praktycznie nie mam kosztów biznesu. Jeżeli będę miał, faktycznie prowadził już działalność i będzie to jakiś tam koszt obsługi księgowej i tak dalej, okej, są to jakieś koszty, natomiast mój biznes powinien na to zarobić, czyli to, co zarabiam dodatkowo poza etatem, powinien już spokojnie na to zarobić, jeszcze powinno mi zostać. Ta sprzedaż powinna być również budowana. Więc nie muszę tutaj wynajmować biura, nie mam żadnych dodatkowych rachunków, nie płacę za media, nie płacę za zespół, jestem sam i wykorzystuję na dobrą sprawę laptopa, telefon, mój czas, moją energię, moje chęci, żeby sprzedawać, żeby zarabiać. Wiesz, chęci, chcę sprzedawać, muszę wtedy, wiecie, ustalić priorytety, odpowiednio spędzać czas, wyeliminować wszystkie jakieś zachcianki, możliwe, że czas, który bym wykorzystał na coś innego, jakieś przyjemności, ale teraz muszę się zająć biznesem. Chcę się rozwijać w biznesie, chcę zarabiać i to wszystko wymaga ode mnie czasu. Muszę poświęcić na to czas, muszę być wytrwały, muszę poświęcać na to też jakiś tam poziom energii i muszę sprzedawać. I stale się chcę rozwijać przy tym, stale się chcę rozwijać. Cały czas uczę się, jak używać narzędzi technologicznych, jak działają media społecznościowe, jak sprzedawać na internecie, jak ogólnie sprzedawać. Cały czas słucham audiobooków, książki, podcasty, szkolenia, konferencje odnośnie sprzedaży, biznesu, zarządzania, ponieważ to mnie interesuje. Ja w którymś momencie chcę przejść na swoje. Ja w którymś momencie chcę zatrudnić zespół. Możliwe, że to będzie za 5 lat, za 7 lat. Na tą chwilę mam stabilną pracę, z której zarabiam i to mi odpowiada. Wiem, ile zarobię, jaki jest mój dochód. Wiem, że mam dobrą relację z przełożonym, z właścicielem. To jest i akceptowane jest to, że ja po godzinach pracy zajmuję się też rozwojem, nie wiem, swoim rozwojem i rozwojem swojego mini biznesu na tą chwilę. Coś tam robię, żeby po prostu więcej zarobić i to będę robił przez jakiś okres czasu. Jak długo? Zależy. Zależy, jaki jest tak naprawdę cel, zależy, jak ci idzie, zależy, jak długo chcesz kontynuować pracę na etacie i rozwój tutaj tego czegoś na boku, można powiedzieć, tego biznesu na boku. I to będzie później zależało od ciebie, ale pytaniem będzie pewnie, kiedy przejść na swoje. To jest bardzo ważne pytanie, kiedy przejść na swoje. I z reguły bardzo duża część osób przechodzi na swoje za wcześnie. Po prostu nie jest na to gotowa. Zaczyna zarabiać i możliwie przez miesiąc, dwa, trzy zarobi dosyć dobrze. Może nawet i więcej niż w pracy na etacie, pracując przy tym, nie wiem, 1/3 ilość godzin. I wydałoby się, że tak jest pięknie, kolorowo, jest jedno zlecenie, jest sprzedaż i tak naprawdę ta sprzedaż fajnie idzie, ona fajnie spływa i jest to powielane w pierwszym miesiącu, drugim miesiącu, trzecim miesiącu i wydałoby się, że wszystko jest pięknie, teraz ja mogę przejść na swoje, mimo tego, że tutaj wystarczy, że tylko pracuję 2-3 godziny, ten dochód mój jest na tyle dobry, że ja mogę sobie na to pozwolić. Natomiast w czwartym miesiącu coś się dzieje, sprzedaży nie ma, możliwe, że produktu nie ma, możliwe, że twój dostawca, producent, firma, która świadczyła usługi, nie wiem, możliwe, że zrezygnowała z tych usług, możliwe, że nie dogadaliście się jakoś. Tu jest wiele, wiele takich elementów, które mogą być nieprzewidziane, które mogą namieszać w całym procesie i wyhamować twoją sprzedaż. Nie ma tego stałego dochodu, który wydawałoby się, że był, ponieważ był tutaj przez miesiąc i dwa. Drugi element to jest w zależności, jaką masz teraz sytuację. Czy jesteś po prostu wolnym strzelcem, nie masz rodziny, nie masz dzieci, mieszkasz z rodzicami, pracujesz, zarabiasz, odkładasz i chcesz tutaj uruchomić coś jeszcze na boku, uruchamiasz, nawet nieźle ci idzie. I teraz no, za wszelką cenę już chcesz przejść na swoje i być całkowicie samodzielny, rozwijać ten biznes już na większą skalę. Czy może masz rodzinę na utrzymaniu i jeszcze nie możesz sobie na to pozwolić. Musisz znaleźć odpowiedni moment, odłożyć odpowiednią ilość pieniędzy, robić to przez odpowiednią ilość czasu i zweryfikować to, że faktycznie tu już nie ma dużego ryzyka. Pracujesz, zarabiasz i doszło do momentu, kiedy potrzebujesz tego czasu, który teraz spędzasz na pracy na etacie. Te 8 godzin dziennie, za te 8 godzin dziennie wiesz, że jeżeli spędziłbyś w biznesie, zarobisz tutaj 4-5 razy tyle, dużo więcej. I tak naprawdę twoje zlecenia, czy twój biznes, sprzedaż już jest powielalna przez dosyć długi okres czasu, nie ma ryzyka, jest to planowane, skalowalne, do przodu,
cały czas się rozwijasz, jesteś świadomy i naprawdę robiłeś to przez wiele, wiele miesięcy, może nawet i kilka lat, jesteś teraz na to gotowy. Plus zarabiasz już na tyle dobrze, żeby zrezygnować z etatu, czyli zarabiasz pewnie dużo więcej niż w pracy na etacie, odłożyłeś już znaczną sumę pieniędzy, przynajmniej na, bym powiedział, 6 miesięcy do przodu, jeżeli Twoja sprzedaż była żadna, tak? W ogóle tu nie byłoby jakiegokolwiek dochodu, to jesteś w stanie utrzymać siebie, rodzinę, wszystkie koszty, ten mini biznes, który prowadzisz i wszystko wokół, przynajmniej przez 6 miesięcy. Jesteś w stanie, przynajmniej przez 6 miesięcy nie ma żadnego przychodu, żadnego dochodu, ale utrzymasz się z oszczędności przez 6 miesięcy. Natomiast wiesz, że będziesz cały czas pracował nad tym, żeby znaleźć rozwiązanie, żeby generować dodatkowy dochód. To jest taka podstawa. Jeżeli nie masz oszczędzonych 6 miesięcy swoich wszystkich wydatków, kosztów utrzymania tego biznesu na boku, swojej rodziny, wszystkich kosztów, to tego po prostu nie rób, jeśli nie jesteś na to gotowy. Więc zarabiasz dużo więcej niż na etacie, brakuje Ci tego czasu, chcesz uwolnić teraz trochę więcej czasu. Możliwe, że będzie tak, że zrezygnujesz z jakiejś tam części godzin na etacie. Możliwe, że weźmiesz teraz pół etatu, dogadasz się w swojej firmie, potrzebujesz tego pół etatu, aby rozwijać swoją tutaj działalność, ponieważ no, nie masz tego czasu, a wiesz, że zapotrzebowanie jest duże, zainteresowanie jest duże, jesteś w stanie dużo więcej zarobić i tutaj będziesz to robił jeszcze przez 2-3 lata na pół etatu. Firma się zgodzi, dogadacie się znowu, masz więcej czasu i skalujesz. Teraz jesteś w stanie skalować biznes, rozwijasz się dalej, spędzasz dużo więcej czasu na samorozwój, na to, żeby skalować sprzedaż, więc wtedy dopiero jesteś gotowy na to, żeby ograniczyć godziny lub całkowicie z nich zrezygnować, kiedy masz oszczędzone pieniądze, ten biznes jest już przewidywalny, robisz to od jakiegoś czasu, nie ma tutaj niespodzianek, jesteś tym coraz lepszy, jeżeli nie to, to będzie to, masz plan B, plan C i wiesz, że wszystko jest fajnie poukładane i zarabiasz dobrze. To wtedy jesteś dopiero gotowy na to, żeby całkowicie przejść na swoje. Ale możesz to naprawdę robić przy pracy na etacie przez jakiś okres czasu, dosyć duży okres, długi okres czasu, kilka lat. Ja pracowałem, ja miałem swój, bym powiedział, biznes na boku przez kilkanaście lat, ponieważ zajmowałem się nieruchomościami. Pracując na etacie, spędzając na etacie dosyć dużo godzin, ponieważ działałem w sprzedaży, w zarządzaniu, więc nigdy to nie było 8 godzin, zawsze było to dużo więcej. Na przykład, ale na weekendy, po godzinach angażowałem się w kupno, w sprzedaż nieruchomości, było to dosyć elastyczne, więc mogłem sobie na to pozwolić. Więc robiłem to przez kilkanaście lat, zanim tak naprawdę rzuciłem etat, uruchomiłem biznes, zacząłem rozwijać własny biznes, również utrzymując tamten pierwszy biznes na boku nieruchomości, dopiero uruchomiłem biznes w branży fitness, tak to wyglądało u mnie. Tyle na dzisiaj, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał będzie pomocny dla tych, którzy pracują na etacie, chcą coś uruchomić, jeśli chodzi o biznes, zacząć się angażować w biznes, podejmą odpowiednie kroki, żeby przetrwać w tym biznesie, rozwijać się stale. Jeżeli macie do mnie jakieś pytanie, napiszcie w komentarzu odnośnie tego materiału. Jeżeli macie jeszcze sugestie co do innych, nowych materiałów w przyszłości, również napiszcie. Zawsze jest to bardzo pomocne. Jeżeli ktoś jeszcze z Was nie subskrybował kanału, przyciśnijcie na przycisk subskrybuj i dzwoneczek, który pomoże Wam otrzymywać wiadomości, regularne wiadomości o nowych materiałach. A nowe materiały na kanale co tydzień. Mamy już tam kilkadziesiąt różnych tematów. Też cieszę się, że coraz więcej osób angażuje się w biznesmanie, subskrybuje kanał i poleca go innym. Pozdrawiam, do następnego.